Saro, dlaczego są potrzebni wolontariusze w schronisku? Dlaczego są potrzebni wolontariusze? Bo są podzieleni na grupki i jedna grupka jest z oswajaczy zwierząt, druga, która się zajmuje koniami. Dlatego są potrzebni wolontariusze, żeby mogli szukać domków psom. A co jeszcze? A zwierzaki się cieszą z tego, że są wolontariusze w schronisku? Tak. A ty lubisz być wolontariuszką w schronisku? Tak. I uważasz, że każdy może być wolontariuszem w schronisku? Zapraszasz wszystkich do schroniska, żeby byli wolontariuszami? Będziesz potrafiła im opowiedzieć o schronisku, jak przyjadą? Dobrze, w takim razie słuchajcie, zapraszamy was gorąco. Zostańcie wolontariuszami. Dzięki.